Kolejny element, Apple HomeKit. Jak wiecie, ostatnimi czasy u siebie robię sporo testów tego typu urządzeń. No i to jest kolejne urządzenie, które będzie mogło sterować oświetleniem w domu. Widzieliście już podobne rozwiązanie z Fibaro u mnie na kanale. Było to w formie takiej kostki, którą żeśmy montowali w puszce pod przełącznikiem. Tutaj rozwiązanie jest nieco inne, a mianowicie mamy po prostu przełącznik montowany w puszce i ten przełącznik będzie realizował funkcję włącz, wyłącz i oczywiście będzie sterowany za pośrednictwem Apple HomeKit. I co istotne, znowu urządzenie jest wyposażone w moduł Wi-Fi, czyli będzie to urządzenie o większym zasięgu niż standardowe oferowane na przykład przez Fibaro, które głównie chodzą na komunikacji Bluetooth. Dobra, po kolei, co jest istotne, jeżeli się zastanawiacie nad zakupem czegoś takiego. Jest tu krótka instrukcja obsługi, zresztą no macie trochę też opisane na pudełku z jednej i z drugiej strony. W krótkiej instrukcji obsługi znajdziecie dość istotną informację, czyli schemat. I schemat, zarówno jeden, jak i drugi, będzie Wam wskazywał dwie istotne rzeczy. Pierwsze, że Wi-Fi signal type jest 2,4 giga, czyli będziemy musieli łączyć to do sieci 2,4, nie do 5-gigowej, czyli jeżeli macie telefon, z którego będziecie to urządzenie dodawali do swojego HomeKita, musicie najpierw go przełączyć na sieć 2,4 i dopiero aktywować to urządzenie. I druga istotna rzecz, musimy mieć instalację nowego typu, czyli w puszce tej, której jest przełącznik, musimy mieć przewód neutralny. Najczęściej w starym budownictwie, nie wiem jak w nowym, bo u siebie jak budowałem, to sobie sam robiłem instalację elektryczną i mam w każdej puszce przewód neutralny wyciągnięty. Nie wiem jak w nowym budownictwie, ale zakładam, że też, chociaż muszę to uściślić. Może ktoś wie w komentarzu, czy teraz jest taki standard, że faktycznie w tych puszkach pod przełącznik jest też neutralny przewód wyciągnięty, czy to się łączy gdzieś w puszkach pod sufitem, jak dawniej bywało i tylko schodzą dwa przewody do sterowania. Tak więc, jeżeli nie macie neutralnego przewodu, no to od razu informuję, że to urządzenie nie jest dla Was. Jest również tutaj dokładnie opisane, po co nam neutralny przewód. No, neutralny przewód jest po to, żeby samo urządzenie mogło być zasilane. Bez tego neutralnego przewodu byłoby to trudno zrealizować. Nie jest to niemożliwe, ale przy obecnych źródłach światła, na przykład żarówkach LED-owych, byłoby to trudne do zrealizowania. I dlatego musimy podłączyć przewód neutralny, fazowy, faza wyjście. Czyli mamy normalny przełącznik dwupozycyjny. Ważną jeszcze rzeczą jest to, że jak widzicie, nie mamy tutaj tych takich metalowych, nazwijmy to, pewnie można by było przełożyć z jakiejś innej puszki i zobaczyć, czy to zadziała, ale nie mamy tych kotew, które przy pomocy śruby kotwimy. Trzeba brać to pod uwagę, że powinno się mieć puszkę właśnie przygotowaną pod montaż na śruby. I to jest też kolejna informacja. Tak więc dużo tych obostrzeń. Jak widzicie, jest to też zrealizowane w dość ciekawy sposób, że sam element, który montujemy w ścianie, nie posiada przycisków. Nie jest to tak jak klasycznie w takim przełączniku, że to jest wszystko razem z przyciskami, tylko nakładamy same nakładki te, na których jest przyciski, tudzież ramkę, tylko cały ten moduł z przełącznikami jest osobny i takim dość szerokim złączem on jest podłączany do reszty elektroniki, która będzie na stałe zamontowana w ścianie. Słuchajcie, ja złożę ten przełącznik, to w miarę lekko się składa, rozkłada, ale też trzeba pamiętać o tym, że jedna strona jest górą, jedna strona jest dołem. Nie będę tego montował w ścianie, przygotuję sobie może tutaj taki razem z Wami zestaw, który pozwoli nam na podłączenie takich dwóch żarówek i te dwie żarówki będziemy sobie sterowali tym przełącznikiem. Będzie to wszystko na stole bardzo dobrze widoczne. Przygotowałem sobie przewód zasilający, beznapięciowy, mogę dotykać, nic się tutaj nie dzieje. Pamiętamy, że neutralny, jeżeli jest dobrze zrobiona sieć, to jest tak zwany zerowy przewód niebieski. Tych niebieskich będzie trzeba troszeczkę rozprowadzić. Jest taka złączka, ja dość często używam tych złączek WAGO. Wygodne w połączeniu, od razu zerowy przewód ten z sieci zapinam. Dodatkowy zerowy, który będę używał do sterowania tego przycisku, też zapinam. Potem mamy przewody żarówkowe, również zerowy idzie do
tej szybko z łączki, środkową zostawimy wolną i kolejny zerowy od żarówki wchodzi nam również do tej złączki. Ciach, 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 można powiedzieć, że już pierwsza część jest za nami. Teraz pozostają nam cztery przewody, które musimy wkręcić w to urządzenie. No i tak, pierwszy co, to mamy neutralny po lewej, wyprowadzony. Od razu wkręcam tego neutrala tutaj. Też to sposób jest taki trochę inny zrobiony, ale myślę, że damy radę. Ciach, jest. I skręcamy neutrala. Potrzebuję mniejszy śrubokręt. Sami mniejsze śrubokręty na stanie. Może faktycznie będzie lepiej tym gwiazdkowym, bo taka jest śrubka. Aczkolwiek z dociągnięciem bywa różnie. Dobra, idzie pierwszy neutralny. Drugi fazowy, zerowy. Drugi fazowy z zasilania, czyli to jest ten, który wychodzi od nas z gniazdka. Zapakowywuję go do kolejnej dziurki. Dobra, połączony układ zgodnie ze schematem. Teraz będzie nam potrzebna instrukcja z tym istotnym numerem, który będziemy zczytywać za pomocą Apple HomeKit i robimy pierwsze załączenie zasilania i zobaczymy, czy nam to wszystko spłonie, czy da radę. No nic nie wybuchło, czyli jest ok. Jak widzicie, urządzenie się uruchomiło, nic nie wybuchło. Będę zaraz dodawał je do HomeKitu mojego, tylko co istotne, przechodzę sobie na sieć, o jest na sieci 2,4 GHz, Apple HomeKit, naciskamy plus, dodaj akcesorium i tak naprawdę musimy sobie zeskanować ten kod. Ciach, 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 no czytaj. Zeskanowany, jest wybrane urządzenie, pozwól na dostęp do sieci Wi-Fi i tak naprawdę podłączenie tego powinno w zasadzie już być zakończone. Czyli teraz telefon przekazuje informację o mojej sieci Wi-Fi, to urządzenie już nie łączy się z telefonem, bezpośrednio łączy się już z siecią Wi-Fi, wraca informacja z powrotem ze systemu, że jest już widoczne w sieci Wi-Fi i zaraz zobaczymy, czy będzie można tym sterować. Robią się tu jakieś dziwne, widzę, mrugania, czyli coś tam faktycznie się dzieje. Dodano, udało się, mamy już mrugnięcie światłem, jest podłączony, switch 1, pokój, jeszcze niech to będzie, dobra, gdzie to wrzucimy, może do kuchni by to poszło, switch 1, dobra, dalej i drugi kuchnia, switch 2, gotowe. Przechodzimy do pokoju, który się nazywa kuchnia i mamy switch 1 i switch 2. Jak widzicie, już rozpoczynam sterowanie tym urządzeniem. No, prosto i przejrzyście. Również przyciśnięcie powoduje to, że możemy sobie załączyć te rzeczy i oczywiście widzicie je w systemie, że one się przełączają, załączają, wyłączają. Czyli to jest to, o co mnie chodziło. Udało się zamontować na ścianie już ten przełącznik. Proszę bardzo, steruję światłem, wygląda fajnie, szczególnie to podświetlanie. No muszę przyznać, że jest to rozwiązanie z fasonem. Zaraz jeszcze Wam pokażę może możliwości, jeśli chodzi o oprogramowanie QGI przeznaczone do tego urządzenia. Operacja instalacja nawet się powiodła. Na szczęście miałem w puszce śrubki, nie było z tym dużego problemu. Już Wam pokazywałem aplikację DOM, tą, którą macie na swoich urządzeniach z iOS-em do sterowania tymi urządzeniami. Jak widzicie, tutaj tylko podstawowe informacje są o tym urządzeniu. Jeżeli byśmy chcieli więcej, to jest aplikacja QGI. Jak widzicie, tutaj tych QGI-ków sporo mam u siebie zainstalowanych. W momencie, kiedy się wklikniecie w takie urządzenie, będziecie mogli zobaczyć, ile ono pobiera energii z sieci oraz będziecie widzieli graf na przestrzeni ostatniego pół roku, ile ono energii zużyło. Niestety dla obydwu tych przełączników, bo jak widzieliście, ten przełącznik jest dwusekcyjny, te sekcje są sumowane. W momencie, kiedy teraz są włączone dwie sekcje, pobieramy 64 W, ja wyłączę jedną sekcję i wtedy automatycznie ten pobór nam spadnie do 33 W. No to jedyny minus, ale będziemy mogli mieć podgląd na to, jak te nasze urządzenia, ile energii zużywają w czasie pracy. Wszyscy nas coraz bardziej w telewizorze straszą podwyżkami cen energii. Tyle myślę, jeśli chodzi o to urządzenie. Zachęcam Was do komentowania, czy Wam się ono podoba, czy widzicie zastosowanie w swoim gospodarstwie domowym. Może już stosujecie, to też możecie się podzielić, jak to się u Was spisuje. Zachęcam do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.